Była sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska i pana przewodniczącego. Dziękuję. Komisja podpisała się w marcu 2017 roku. To jest to, co jest poświęcone do uwagi. Komisja jednolotka m.in. Pismo z tytułu dotyczy sprawozdania o zadaniach wyrażonych za 2018 rok po prostu nie ma pieniędzy. Komisja chciała sprawozdanie bez kolejności, bez uwagi. Następne pismo jest od Krakowego Centrum Antyszpitalnego. Dotyczy opinii Związku Konsultacji Sami przy ulicy Białoruskiej. Oczywiście pozytywna. Zasadnie będzie wybrana, będziemy wjeżdżać od ulicy Noządeckiej po prawej stronie, tak? Na końcu ulicy Białoruskiej. To stacja 1, 2, 3, czyli benzyna, oleje i gaz. Następne pismo jest ze spółki ARC i dotyczy planu na zadzeń zastępczy na terenie 11, tam tak na grudniu Szkejla i Pęka. Komisja ma uwagi do ulicy Pochęka, dlatego że ustalenia swoją obecność były takie, że na zadzenie będą ulicy Pochęka po stronie ulicy Łużyckiej, funkcja kompleksu po stronie ulicy Łużyckiej przed blokiem 89. Natomiast projekt ma objęcia ulicy Pochęka po stronie Pan Zgłoszeń, czy to się do siebie zmienia, to bez problemu. Jak jest prawie tego mówiony pan prezes pojednania? To na zdjęcia oczywiście, to jest tak nie wielko miejsce. I oczywiście ostatnie pismo, które było to pismo ze szkoły podstawowej nr 162 w sprawie prośby o dościnkę wysokich drzew w związku z takich środków finansowych komisja rozmiar sobie negatywnie przestało posłane do dzielnicy. Tu może być tyle, że chcę powiedzieć o pracę godzinie. Te pisma, które tutaj komisji kultury mówią, no ja mówię o tamtych pismach, zawsze proszę o sprawę, które to jest pierwsze. Dziękuję. No pytanie jest tutaj. Odnośnie tej stacji benzynowej, trudno pismo komisja co? No, jest to miało szczyt, no a my po prostu, no, w sposób przyjętego się nic nie zrobimy. Ta stacja wody, proszę przyjechać. To jest na końcu Białoruskiej, czyli wjazd do Włoski, tak. Po Państwu, po prostu powiedział komisji, jak odnowę z Włoską czas. Pan Henry Małgorzata, zostałem po prostu materiał przygotowany. Przysłałem do pani dyrektor Białoruskiej, Przemyślowskiej, Włoskiej. Robię to 11. Także oczywiście spotkamy, że się spotkamy. Może albo kwita, albo się świętami jeszcze omówimy czego, ale no, natomiast już wszystkie szczegóły są zebrane. I może je na przykład już na stronie Domu Kultury Kresowej. No i również Urządzę tam, co ciebie tam zrobisz, tylko żeby na wiele sobie spotkać, to dobrze.
Mam brzuch na brzuch. Wszędzie rozwieszone. Ja chciałem zapytać, bo przechodząc ulicą Estońską zauważyłem, że od 3 tygodni tam prowadzone są prace jakieś remontowe w tak zwanym Parku Duchackim. Chciałem zapytać, czy może pan zorientuje się, jaki to jest zakres, jaki jest termin, jaka jest kwota, czy to pieniędzy są i tak dalej. Bo jak wiadomo, nie ma nawet żadnej koncepcji ani planu tego, tych prac. To by chodzi o czyszczenie podstawy tutaj? Nie. Tam są prace, które polegają na tym, że kanał, który tam wypływa i rozlewa się, jest ocembrowany. Koparki kopią dróg, więc ja oceniam to na taką dość dużą pracę remontową. Ziki drogi, szuka gdzie śmierci. Szanowni Państwo, no bardzo proszę, żeby to nie przebiegało. Pan Przewodniczący się usłyszał. Z tego co wiemy, na przykład, to Państwo nie są, a tam jedną ostatnią, bo tutaj radny podjad Jary na Państwa sprawy. To był problem związany z przyczyną stanu, opóźnienia czy tak dalej. Natomiast to do, na pewno są potrzebne, na pewno są konieczne te kroki, klasy związane właśnie z pomiarami i tak dalej. Nie, ale kucharka tam pracuje. Kuparka tam pracuje. No, poza otrzymanie tego, w ogóle tego ściągu wodnego, no to musimy przejść po prostu, to się nawet stać opon sprzed 50 lat. Stało się śmieć, no to trzeba po prostu te rzeczy, które są stare, no, tylko, że to nie dzieje się w stawie pomiędzy stawami. To jest w ramach tak zwanej pracy awaryjnej. I to, jak to się mówi, super. Tylko, że mam takie pytanie, że tam również są wycinane część drzew, jeszcze czyszczone całkiem teren, prawda? Jest to robione bez żadnej koncepcji ani planu, okej. Okay. Uważam, że na to ani planu, ani koncepcji bynajmniej nie trzeba, tak się wydaje. Ale czy w związku z tym nie dałoby się podjąć dalszych rozmów z Zikitem, żeby zrobić coś więcej? Czyli na przykład tam są zwalone pnie, które leżą, przegniły, tam to jest taki strasznie malaryczny teren, żeby wyciągnąć to, żeby po prostu tam ten teren no, nie zakażał środowiska. Czy może pan przewodniczący by się zainteresował tym bliżej, bo chodzi o to, że skoro Zikit ma takie chęci, siły i możliwości, to żeby pociągnąć to dalej, bo może by zrobili ten park i nie trzeba byłoby robić koncepcji planu. Czy pan od początku zmierzał do tej góry? Tak, na pewno. Na pewno. Czy z Państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos?